Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła apostoła do Koryntian. Bracia, starajcie się o większe dary, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał wszelką wiedzę i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przynosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał najomóżnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. Miłość cierpliwa jest, pozdrawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bez wstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję. Wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje. Oto Słowo Boże. Życie małżeńskie jest powołaniem.
Pan upokojuje dwojga młodych ludzi, łączy ich swoją miłością, pobudza w ich sercach swoją miłością i dlatego przychodzą do świątyni, składają sobie przysięgę małżeńską. Od momentu złożenia przysięgi małżeńskiej zarówno mąż, jak i żona są za siebie odpowiedzialni. Czesławie, od tej chwili, gdy złożysz przysięgę małżeńską przed Bogiem, jesteś przed Bogiem odpowiedzialny za swoją żonę. Musisz wszystko uczynić, aby twoja żona poprzez życie małżeńskie, życie sakramentalne, poprzez inne sakramenty święte, komunię świętą, spowiedź świętą, uświęciła się i została zbawiona. Jesteś od tego momentu za jej zbawienie odpowiedzialny i również Klaudio, tak samo przed Bogiem, jesteś odpowiedzialna za swojego męża. Tak jak święty Paweł mówi, przemiana bliźnich, jeden drugi w goście. I tak samo w życiu małżeńskim, przemiana małżeńskie noszą wspólnie małżonkowie, mąż i żona. I zatem różnego rodzaju chwile miłe, przyjemne, radosne, jak i ciężkie, bolesne, biorą udział małżonkowi i są odpowiedzialni przed Bogiem. Dlaczego dzisiaj jest tak dużo rozwodów, rozpadów, można by powiedzieć, bardzo kochających się ludzi? Dlaczego? Dlatego, że w życiu małżeńskim mało kto chce podjąć swoje obowiązki. Dzisiaj świat jest nacechowany i kieruje się tylko pożytkiem. Co dla mnie jest dobre, co dla mnie jest wygodne, to ja przyjmuję. Ale odpowiedzialności za swoją żonę, za swoje dzieci, za swoje życie, za zbawienie bliźniego, ja nie przyjmuję. Nie tak dawno spotykam dziewczynę, która mówi, że ona żyje, ma na pytanie moje, czy jest mężatką, czy jest panną, odpowiada, ja jestem mężatką. Zadaję drugie pytanie, gdzie zawierali związek małżeński. A ona mówi, że w urzędzie stanu cywilnego. I mówię, czy ty jesteś katolikiem, katoliczką? Tak, ja jestem i 22 lata już tak żyję i bardzo kocham Pana Boga. Mnie tak jest dobrze. A ja pytam się, a czy ty wiesz, czy ty pojmujesz, czy jesteś odpowiedzialna za zbawienie swojej duszy? Czy ty wiesz, co ty gotujesz swojej duszy? Gdyby na przykład w tej chwili umarła, czy w jakiejś innej godzinie? Czy ty wiesz, co cię czeka w przyszłości? Czy ty w to wierzysz? A to nie jest takie aż ważne. Nad tym się jeszcze można zastanowić. Tak, dzisiaj świat podchodzi do życia, do zbawienia szczęśliwości wiecznej. Nie osiągamy budynku jakiegoś bez żadnego wyrzeczenia. Każda rodzina, która buduje swój dom, dom rodzinny, musi ponieść wiele wyrzeczeń. Składają pieniążki, składają siły, towar, budują dom. I tym domu później się cieszą. Tak samo jest i życie małżeńskie. Życie małżeńskie, poprzez życie małżeńskie, każde inne życie kapłańskie, budujemy domu naszego Pana, wypełniając obowiązki małżeńskie, męża, żony. Budujemy dom szczęśliwości wiecznej. Poprzez te obowiązki, poprzez miłość, poprzez wychowanie, trud rodzicielski. Budujemy miłość, budujemy domu naszego Pana. Zbawiamy się. Taki jest cel sakramentu świętego, sakramentu Eucharystii, sakramentu Komunii Świętej, sakramentu spowiedzi, sakramentu kapłaństwa, sakramentu małżeństwa. Tylko i wyłącznie zbawienie mojej duszy, mojej wiary.
klienty, moich poddanych jako kapłana, mojego męża, mojej żony, jako małżeństwo. Jesteśmy odpowiedzialni wzajemnie za nasze zbawienie. To jest bardzo piękna rzecz. Życie małżeńskie, życie rodzinne jest powołaniem i można i należy się w tym życiu małżeńskim, w życiu rodzinnym uświęcać się, wszystko czynić wiarą, miłością i uczynkami, aby się zbawić. Wychowuję swoje dzieci, wychowuję je na Boga, na tego, aby kiedyś poprzez swoje życie mieszkało, żyło szczęśliwością ze mną w raju. Taki jest, kochana Klaudio i drogi Czesławie, wasze powołanie, aby być bawionym poprzez wasze życie rodzinne, poprzez waszą miłość małżeńską, poprzez rodzenie wychowane potomstwa, poprzez służbę, wzajemną służbę. Czesławie i Klaudio, wysłuchaliście Słowa Bożego i przypomnieliście sobie znaczenie ludzkiej miłości i małżeństwa. W imieniu Bożym pytam was, jakie są wasze postanowienia. Czesławie i Klaudio, czy chcecie dobrowolnie i bez żadnego przypusu zawrzeć związek małżeński? Czy chcecie wytrwać w tym związku zdrowym i chorobie, dobrym i złej dobie, aż do końca życia? Czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, które was Bóg obdarzy? Prośmy Ducha Świętego, święcił ten związek i nam narzeczoną łaskę wytrwania. Niech miłość przez niego umocniona stanie się znakiem miłości Chrystusa i Kościoła. Ja, Czesław, biorę ciebie, Klaudio, za żonę i ślubuję ci miłość, wierność i
miłość małżeńską oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, Trójcy Jedyny i wszyscy święci. Klaudia, biorę Ciebie, Czesławie, za męża i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską, oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, Trójcy Jedyny i wszyscy święci. To Bóg złoczy, człowiek niech nie rozdziela wasze małżeństwo przez was zawarte jako wagę Kościoła katolickiego. Potwierdzam i błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Błogosław Boże te obrożki, które poświęcamy Twoim imieniu. Sprawa by ci, którzy będą je nosić, dochowali sobie doskonałej wierności, trwali Twoim pokoju, pełnili Twoją wolę i zawsze się miłowali. Przez Jezusa, Pan naszego. Na znak zawartego małżeństwa nałóżcie sobie obrączki. Klaudio, przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Sławie, przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Zgromadzenie w imię Jezusa Chrystusa, który swoją obecność uświęcił wesele w Kanie Galilejskim, znieśmy nasze modlitwy do Boga, Ojca Wszechmogącego. Prośba Pana Boga, by błogosławił Klaudię i Czesławowi, którzy dzisiaj zawarli małżeństwo. Ciebie prosimy, prośby Boga za ich rodziny i przyjaciół, którzy ich otaczają. Ciebie prosimy, prośby Boga za wszystkich przygotowujących się do małżeństwa. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Prośmy Boga za rodzinę dotkniętą cierpieniem. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Prośmy Pana Boga za wszystkich, którzy w Niego wierzą i za tych, którzy szukają prawdy. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Chryste, my
wysłuchaj wszystkich naszych próśb. Otaczaj nas swoją opieką, zachowaj Państwa młodych, Klaudię i Czesława, swojej miłości i dobroci. Cześć Jezusa, Pana naszego. Amen.
utrwaliłeś prawdziwy obraz mojej miłości. Z miłości bowiem stworzyłeś człowieka i ciągle go wzywasz, aby się kierował jej prawami, bo chcesz mu dać udział twojej wiecznej miłości. Święty sakrament małżeństwa, który jest znakiem twego umiłowania, uświęca wzajemną miłość ludzką przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego zawiązanymi wszystkimi świętymi głosimy Twoją chwałę razem z nimi wołają. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełny stopni wiosa i ziemia prawy swoje, osadna na wysokości, uświęty naród, Twojego Ducha i Słyszycie Sławę, Słowie Spożyty, poprzez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego, ożywiasz, oświęcasz wszystko oraz nieustannie prowadzisz ludzi, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam kazał spełniać to misterium. On, bowiem tej nocy, której był wydany, wziął lepiej dzięki Tobie, składając, błogosławił, łamał i uznawał swoim uczniom, mówiąc: jeszcze i jedzcie z tego wszystko. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Ponownie bowiem czerzył się biernie dzięki Tobie składając błogosławy i podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Wielka jest tajemnica naszej wiary. I nieraz kręgle spożywamy i wiemy z tego kielicha. Głosimy śmierć Twoją, Panie, oczekując swego przyjścia. Weźmy prosimy na dar Twoją Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednamy ze sobą. Sprawa byśmy posilenie ciała i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni pierwszym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo swoimi wybranymi, przede wszystkim w tej świętej.
doprowadziłeś ich do dnia zaślubu. Pozwól cieszyć się upragnionym potomstwem i swojej dobroci obdarz ich długim życiem. Wysłuchaj łaskawie modlitwę zgromadzone tutaj wiernie, którzy swoją łaską stały przed Tobą. W miłosierdziu swoim dobrym Ojcze zjada ze sobą wszystkie swoje dzieci, rozproszone po całym świecie. Dzięki do swojego Królestwa naszej zmarłej braci i siostry oraz wszystkich, którzy Twoją łaskę odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez którego obdarza świat wszelkim dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przed wszystkie wieki. Módlmy się do Boga za tych zaślubionych, którzy za wami, zawierając drodze małżeńskie, zbliżają się do ołtarza, aby pośrednimi ciałami krwią Chrystusa złączyli się na zawsze we wzajemnej miłości. Ojcze Święty, Ty stworzyłeś człowieka na swój obraz i podobieństwo powołałeś do istnienia mężczyznę i kobietę, aby jako mąż i żona złączeni w jednym ciałem i duszą spełniali w świecie swoje posłannictwo. Prosimy Cię, Panie Boże, ześlij swoje błogosławieństwo na tych nowożeńców, Klaudię i Czesława, i wlej w ich serca moc Ducha Świętego. Spraw, Panie, aby żyjąc w tej sakramentalnej wspólnocie, którą dziś zapoczątkowali, obdarzali się wzajemnie miłością i świadczą w ten sposób, że jesteś wśród nich po to obecny, stanowili jedno serce i jedną duszę. Udziel im też pomocy, Panie, aby dom, który zakładają, potrzebowali wspólne wysiłki, a swoje dzieci wychowane w duchu Ewangelii przygotowali do wspólnoty z Tobą w niebie. Błogosław swojej służebnicy Klaudii, aby pełniąc zadania małżonki i matki, czystą miłością ożywiała swój dom, a zawsze życzliwa i dobra była jego rozdobą. Błogosław też swojemu słudze Czesławowi, niech dobrze wypełnia obowiązki biernego męża i troskliwego ojca. Ojcze Święty, sprawa wycieku, że wobec Ciebie zawali małżeństwo i pragnę teraz przystąpić do Twojego stołu, radowali się wieczności udziału w obiecanej im uczcie niebieskiej przez Chrystusa Pana naszego. Panie Jezu Chryste, i powiedziałeś swoim apostołom, Boga zostawił, Boga Boga daje, prosimy Cię nie zważmy grzechy nasze, lecz na miarę swoją kościoła i zgodnie z tą wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański zawsze będzie z Wami. Przekaż się z tym.
Módlmy się. Że chwalą Ci Boże znała mnowo nasz ubiory wzrastała od przyjętego sakramentu. A na wszystkim pozwól dostąpić owocu złożonych przez nas ofiary. Przez Jezusa Pana naszego. Pane z Wami. I z Wami. Pochylcie głowy na błogosławieństwo. Bóg Ojciec niech Was zachowa miłości wzajemne i zgodzie, aby pokój Chrystusowy w Was zamieszkał i stale przebywał w Waszym domu. Amen. Bądźcie szczęśliwi jako rodzice. I cieszą się życzliwością przyjaciół. Żyjcie z ludźmi w prawdziwym pokoju.